Cześć wszystkim! O gwieździe dzisiejszego odcinka, poza oczywiście MUA, pytaliście, prosiliście, ja obiecałem, że w końcu będzie i w końcu jest. Odcinek na temat Managarma. Let's go! Dobrze, nadszedł czas na istotę, którą bardzo chcieliście zobaczyć i którą co prawda ja również bardzo chciałem prześwietlić. Managarm. To takie połączenie wilka, smoka, robota? Tak. Jeszcze jak? Jest to istota nawet dla świata Arka dość wyjątkowa. Dziki egzemplarz jest szybki jak światło i terytorialny jak Stachu Jones. Rico i Coco! To ogółem jest taki zawodnik, że zaatakuje wszystko, wszędzie. Nieważne, czy będziesz na ziemi, nad ziemią, pod wodą, Managarm wszędzie dobrze sobie radzi. Co oznacza, że wszędzie może cię dogonić. Więc z jego mocnych stron najbardziej uwydatnia się mobilność, jak i szybkość. Co więcej, jego lodowy oddech może zarówno ciebie, jak i twojego wierzchowca unieruchomić. Co też, szczególnie jak chcemy uciekać, jest dość średnie. Na nasze szczęście, albo też nieszczęście, jest on papierowy. A to oznacza, że bardzo łatwo możemy się go pozbyć, jak i inne istoty mogą się go pozbyć, kiedy my będziemy go chcieli stajmować, więc no, czasami się przydaje, czasami jest to przeszkoda. Natomiast dla samego Managarma jest to bezsprzecznie wada. Jak takiego robokota można się pozbyć? Najłatwiej byłoby takie indywiduum unieruchomić, jednak nie jest to zbyt proste, ponieważ robi na nim wrażenie tylko balista i duże sidła. Dlatego ja unieruchomienia szczerze nie polecam. W ogóle szczerze nie polecam kasować takich managarmów, ponieważ są one dość rzadkie. A umówmy się, to, że teraz nie potrzebujesz managarma, nie oznacza, że kiedyś będziesz go nie potrzebował. Ale wiecie, na takiego potężniejszego managarma, taki T-Rex albo dwa powinny wystarczyć. Co ciekawe, z takiego managarma wypada dokładnie to samo, co z każdego można to nazwać drapieżnika premium. Czyli oczywiście skóra, mięso, prastare mięso i keratyna. Co jeszcze bardziej potęguje to, że nie warto ich kasować. No ale sami wiecie, dużo też zależy od sytuacji. Natomiast teraz będą robić się schody, ponieważ przechodzimy do etapu oswajania. W tym rozdziale jego papierowość jest zarówno zaletą, jak i wadą. Wadą, bo jak wcześniej wspominałem, dość sporo dinozaurów może go zmieść z planszy. Natomiast zaletą jest to, że nie tylko jego życie jest papierowe, ale również jego torpor. I dla przykładu, żeby oswoić Managarma na 150 poziomie, potrzebujemy tylko 18 strzałek z biotoksyny. Czy to mało? Moim zdaniem jeszcze jak. Natomiast w jaki sposób można go tak znieczulić? Czy można usiąść na czymś, co ma strasznie dużo HP i po prostu nawalać tymi strzałkami na pałę? Tak. Jednakże, jak chcemy na niego zrobić pułapkę, będziemy potrzebowali dużych kamiennych wrót w ilości tak około 6. Nie ma chyba bardziej prostej pułapki w Arku. No może z wyjątkiem koszyczka, o którym na przykład wspominałem w filmie o Sarko. Plan jest prosty. Managarm się na tobie fokusuje, ty wbiegasz pomiędzy bramy, zamykasz drzwi, cały czas jesteś w tych bramach do zamknięcia drzwi, bo jak nagle przez szparę wyjdziesz, on, nie wiadomo jak, może wyjść również z tobą. Natomiast jak się już brama zamknie, ty już możesz wyjść przez szparę pomiędzy bramami, natomiast Managarm już nie. I teraz już tymi strzałkami można w niego nawalać. W takiej bramowej klatce Managarm będzie się miotał jak szatan, skakał, próbował nas bić, przez co przez te szparki w bramach nie będzie łatwo go trafić, ale to dobrze. Ponieważ jego skakanie sprawia, że robi się głodny. I zaraz po tym, jak go uśpimy, możemy w niego władować pokarm. I nawet może nam się on oswoić instantowo. Więc no, to jest bezsprzeczny plus takiej pułapki. Co prawda w strzelaniu na pałę pewnie też będzie za nami skakał, no ale sam nie wiem. Sprawdziłem sposób na klatkę i głodzenie działało. Natomiast jak już go znieczulicie, można go oswajać mięsem, prastarym mięsem, baraniną i najlepszymi żółtymi przysmakami. A to by oznaczało, że Managarm to nie byle co. Później jak już się będzie tam tejmował, my możemy się rozglądnąć za siodłem na niego, które możemy stworzyć po 66 levelu. Ale po co właściwie go oswajać? Pierwszolevelowy Managarm posiada 825 życia, 300 energii, 300 wagi i posiada on dwa ataki. Pierwszy atak wręcz zabiera 61 HP, natomiast atak można go nazwać lodowym. Nie dość, że przeciwnika zamraża, to jeszcze zadaje mu co prawda małej ilości HP, ale w strasznie szybkim czasie. Podobnie jak to jest na przykład z wiwerną elektryczną. Przez co dinozaury tak do 1000 życia możemy rozwalić na jednym wdechu. Co muszę przyznać, na takie słabe i średnie dinozaury jest w pełni do zaakceptowania. Managarmowi na pewno warto inwestować punkty w staminę. Ponieważ nieważne, czy skaczemy, czy ziejemy lodem, stamina nam spada.
i cały czas będziemy jej potrzebować. Poza tym warto doinwestować troszeczkę punktów w życie, żeby nie był taki papierowy. Ciekawostką jest to, że Managarm w arkowych komendach jest nazwany Ice Jumper. I taki apel dla wszystkich, którzy się wychowali na takich gwiazdach jak pan Paweł. Jumper to nie jest przywalenie ryjem o beton, tylko skakanie. A jak już w temacie skakania jesteśmy, to możemy takim Managarmem wykonać 3 skoki. Pierwszy skok zadaje 120 energii, drugi już 180, natomiast trzeci 240. Poza tym po tych skokach wzwyż możemy również skoczyć tak ostro w dal. I myślę, że to właśnie jest prawdziwa potęga Managarma. Poza tym w przerwie pomiędzy skokami również możemy latać? Chyba tak to można nazwać. Jednakże czy jest to wierzchowiec do walki? Moim zdaniem nie. Nie zadaje on jakiejś dużej ilości HP, ale faktem na jego korzyść jest to, że potrafi zamrażać. Przez co jest genialną istotą do wsparcia. Wiecie, na przykład musicie rozwalić mocnego T-Rexa innym słabszym T-Rexem. Tu taki Managarm swoim oddechem nie dość, że go zamrozi, przez co mocniejszy T-Rex wypadnie z walki na jakieś 7 sekund, to jeszcze te swoje HP zada. I to naprawdę może pomóc. Co więcej, bardzo fajną umiejętnością Managarma jest to, że nie dostaje on w ogóle obrażenia od upadku. Z drugiej strony byłoby to dość dziwne. Wiesz, robisz 3 skoki, a później Managarm ginie od upadku. Jak rozmnażać takie robokotki? Potrzebujemy standardowo pana i panią, co już jest dość sporym wyzwaniem, ponieważ jak wcześniej wspominałem, Managarmy są dość rzadkie. Natomiast jak już uda nam się to ogarnąć, to ich rozmnażanie jest o tyle fajne, że nie musimy opiekować się jajkiem, tylko młode dorasta w mamie przez około 26 minut. Potem mamy około 1,5 godziny dorastania, wtedy trzeba go karmić mięskiem, no i mamy kolejnego Managarma. Jeśli chodzi o managarmowe testy terenowe, to poradził sobie z balo, małymi sidłami i siatką. Takie już poważniejsze poskramiacze, takie jak balista czy duże sidła, już zdołały go zatrzymać. Z niepowstrzymania 3-5. Natomiast jeżeli chodzi o jego przebicie, przebił się przez ścianę słomianą, szklaną i drewnianą. Niektóre źródła też mówią, że potrafi się przebić przez ścianę kamienną, jednakże ja poprzez manewrowanie tym Managarmem nie zdołałem się przebić w żaden sposób przez kamienną ścianę. Chociaż może jest jakiś sposób, o którym po prostu nie wiem. Przez co z przebicia na dzień dzisiejszy dostaję 3-6. A więc podsumowując tą bestię, bardzo fajny kompan na wsparcie, bardzo fajny wierzchowiec do przemieszczania się. Cały czas nie musicie robić coś innego. Czyli wiecie, raz musicie skakać, raz musicie latać, no całkiem spoko sprawa. Nie nudzi się to, szczególnie jak opcjonalnie możecie monotonnie latać pterkiem. W skali od 1 do 10 dałbym mu takie 7, może 7,5. Głównie Managarm traci przez swoją papierowość, no i przez to, że nie może zadawać jakoś dużych obrażeń w krótkim odstępie czasu, więc nie jest takim rasowym zabijaką. No wiecie, no coś kosztem czegoś. Na przykład Giga, no to rozszubrawisz, nie wiem, tam z 10 reksów, ale już wiecie, z jednego końca mapy na drugi przejdziesz już tak mniej satysfakcjonujące niż na przykład Managarmem, więc no. Balans, szanowny państwo, balans. Jeśli się ze mną nie zgadzacie, dajcie znać w ankiecie. To by było na tyle, dzięki, że oglądaliście do końca, widzimy się w kolejnym filmie, cześć!